Serdecznie zapraszam na ostatni w tym roku akademickim wykład w ramach Wieczorku Poplarem Naukowych. No, nie wiem, którzy z nas mają jakiekolwiek doświadczenia z czymś, co można powiedzieć, mianem sztucznej inteligencji. Osoby, które na przykład lubią grać w jakiekolwiek gry, miały szansę zetknąć się z tym, że stosunkowo niedawno, powiedzmy rok czy półtora roku temu, udało się komputerowi na przykład wygrać z człowiekiem w Go. No i teraz wiemy, że ta przewaga maszyny nad człowiekiem nie podlega w ogóle żadnej dyskusji. Już jakby nie ma tematu rozgrywki między człowiekiem a komputerem w Go. No ale to trzeba się interesować. No niemniej jednak ja, wychodząc mniej więcej z takich swoich własnych zainteresowań, pomyślałem, o, to byłby dobry temat na wieczory popularny naukowy, zwłaszcza, że prędzej czy później większa albo mniejsza, bardziej ogólna albo mniej ogólna, sztuczna inteligencja jakoś tam sobie znajdzie miejsce w naszym życiu. No ale, puenta, organizując ten wieczorek popularny naukowy, doszedłem do wniosku, że sztuczna inteligencja przydałaby się również mnie tu i teraz. Mianowicie, wolałbym nie robić tego wszystkiego sam, wolałbym, żeby robot za mnie umówił wszystkie terminy, przeniósł wszystkie stoły i zrobił wszystko tak jak trzeba, a ja bym tylko was zaprosił. Na pytanie, czy w najbliższym czasie uda się osiągnąć taki sposób, taki stopień automatyzacji wieczorków popularnych naukowych, odpowie nasz gość, dr Paweł Wawrzyński, którego można też skądinąd znać jako autora i publicysta ekonomicznego, ale to o tym już w części kuluarowej. Zapraszam. Witam bardzo serdecznie. Opowiem trochę o sztucznej inteligencji ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny, która nazywa się uczenie się ze wzmocnieniem. No tak, ja opowiem o podstawowym algorytmie tej dziedziny, żeby wyjaśnić, jak ten mechanizm może funkcjonować. No i powiem także o tym wspomnianym przez Karola programie, który ograł ludzkiego arcymistrza w Go. Więc no, tytułem wstępu, żeby nie tyle wyjaśnić, co to jest sztuczna inteligencja, co żeby po prostu umiejscowić to, o czym ja dalej będę mówił w tej dziedzinie. Pionier sztucznej inteligencji Marvin Minsky sformułował taką definicję, że to jest zbiór metod rozwiązujących problemy, które rozwiązywane przez człowieka wymagają od niego inteligencji. No ale tak naprawdę to automatyzuje się wiele ludzkich działań, one na ogół wymagają inteligencji i wobec tego wszyscy spoza dziedziny sztuczna inteligencja zrzymają się, jak słyszą, że jak ich metody się zautomatyzuje, to znaczy, że one nie wymagają inteligencji, jak są wykonywane przez człowieka, więc jest ta definicja problematyczna. No, wydaje się, że bliższa prawdy definicja to jest taka, że sztuczna inteligencja to jest taki luźny konglomerat dziedzin, które dotyczą przetwarzania informacji i mają jakieś inspiracje, czerpą jakieś inspiracje z tego, jak ta informacja jest przetwarzana w naturze albo przez człowieka. I wydaje się, że jest to niestety najbardziej precyzyjna definicja sztucznej inteligencji, jaką można sformułować. W każdym razie sztuczna inteligencja dzieli się na sztuczne sieci neuronowe, algorytmy ewolucyjne, automatyczne wnioskowanie, uczenie maszynowe, w tym uczenie się ze wzmocnieniem i tam jeszcze kilka różnych dziedzin, ale te są najbardziej prominentne. No właśnie, teraz przechodzimy do uczenia się ze wzmocnieniem. Po co to komu? Jaka jest motywacja? Otóż, no, wyobraźmy sobie, że chcemy zbudować robota, który bierze łopatę i robota humanoidalnego, który bierze łopatę i kopie nią dziurę w ziemi. No, zbudowanie ciała takiego robota to jest drobiazg. To można zrobić bardzo szybciutko i nawet dosyć tanio. Ale mimo to ludzie kopią dziury w ziemi łopatami, a nie roboty. Dlaczego tak jest? Zasadnicza przyczyna to jest taka, że takie humanoidalne ciało, wtedy kiedy kopie dziurę w ziemi przy pomocy łopaty, stanowi bardzo skomplikowany system mechaniczny.
No bo wyobraźmy sobie, że chcemy napisać taki program, który steruje moim ciałem, kiedy ja kopię dziurę w ziemi łopatą. To moje ciało składa się, nieskromnie mówiąc, z 213 kości i 640 mięśni. One są powiązane w bardzo złożony sposób i teraz, żeby zaprogramować moje ciało tak, żeby ono kopało dziurę w ziemi, no to taki program musiałby wyznaczać napięcia we wszystkich tych 640 mięśniach. No, co jest bardzo problematyczne, dlatego że nie ma takich, bardzo trudno jest, nie jest możliwe, żeby w ogóle zrobić taki model fizyczny, który opisuje, co się dzieje w tym moim układzie kostno-mięśniowym, kiedy... mięśnie można by ominąć. No tak, no oczywiście, no na przykład mimika twarzy nie jest mi potrzebna do tego, żeby kopać dziurę w ziemi, prawda? Ale to tak czy siak zostaje ze 100 mięśni, które są, które stanowią taki, taką długą linię, która... mięśni, które są sprzężone ze sobą i oddziałują na ten sam proces. Więc trudno to zamodelować, a nawet jak się to zamodeluje, to nie wynika z tego w żaden prosty sposób, jak to ciało humanoidalne miało być sterowane, żeby kopało łopatą dziurę w ziemi. Czyli problemem jest nieogarnialna złożoność. Więc pomysł jest taki, że zamiast walczyć z nieogarnialną złożonością, to zróbmy taki mechanizm, który się będzie uczył sterować, no na przykład ciałem humanoidalnym, ale no czymkolwiek, czego nie chcemy modelować i czego czymkolwiek, co jest dla nas zbyt trudne, zbyt skomplikowane, żeby być w stanie napisać program, który tym steruje. No i takie mechanizmy, które właśnie pozwolą, żeby nasz program się uczył, to takich mechanizmów dostarcza uczenie się ze wzmocnieniem. No dobrze, to spróbujmy ten problem skonkretyzować. Znowu odwołując się do pewnego przykładu. Powiedzmy, że nasz robot tym razem nie ma kopać dziur w ziemi, tylko ma grać w ping-ponga. To jak to ciało, jak ciało grające w ping-ponga ma być sterowane? W ogóle co się dzieje w trakcie tego procesu? Otóż w trakcie tego procesu mózg no, żywego ping-pongisty, powiedzmy, na bieżąco rejestruje sytuację, tak? Czyli po pierwsze rejestruje, co dzieje się z jego własnym ciałem, po drugie rejestruje to, co się dzieje co się dzieje w grze, to znaczy gdzie jest przeciwnik, jak zagrał piłeczką i wobec tego jak ona prawdopodobnie rotuje i tak dalej, i tak dalej. No i stosownie do tego, jaki jest bieżący stan, właśnie zarówno jego samego, jak i gry, no to w mięśniach pojawiają się skurcze, tak? Czyli no, ciało jest sterowane. Ciało jest sterowane w taki sposób, że pojawiają się napięcia mięśniowe. Te napięcia mięśniowe powodują, że sytuacja się zmienia, tak? To znaczy no, coś się tam z tym grającym w ping-ponga ciałem dzieje. To, w jakiej konfiguracji jest teraz ciało i gra, nazwijmy sobie stanem, a to jak mózg gracza wpływa na to, co się ma dać dalej, dalej nazwijmy sobie decyzją. Czyli decyzja to jest zestaw tych napięć w mięśniach. Czyli mamy taką przeplatankę. Stan, decyzja, tak? No bo jestem w jakiejś pozycji, coś robię, pozycja się zmienia, ja znowu podejmuję decyzję i tak dalej. Niekiedy przychodzi informacja, że to, co się dzieje, jest dobre albo złe. To jest złe wtedy, kiedy tracimy punkt, prawda? Dobre jest wtedy, kiedy zyskujemy punkt, ale tak cząstkowo dobre jest zawsze wtedy, kiedy uda nam się uderzyć piłeczkę albo ta piłeczka, którą my uderzamy, trafia w stół. Tak, czyli chodzi o uchwycenie tych podstawowych pojęć, tak? Stan, że zawsze wpływamy na coś, co się dzieje, na podstawie bieżącego stanu tego procesu, który się dzieje. No, oddziałujemy jakimiś decyzjami,
znaczy oddziałujemy jakimś czymś, co sobie tutaj nazwiemy decyzją. No i raz na jakiś czas przychodzi sygnał, czy to, co jest, czy to, jak my tym sterujemy, jak to oddziałujemy, to idzie w dobrym kierunku, czy idzie w krzaki. No i inny przykład, inne przykłady to na przykład inne gry, no, warcaby, to jest stanem jest stan na planszy, decyzją jest po prostu posunięcie. Tym sygnałem, czy jest dobrze, czy niedobrze, jest to, czy tracimy pionki, czy zyskujemy, albo czy wygrywamy, czy przegrywamy. Tak samo to prowadzenie samochodu jest, no, to jak najbardziej pasuje do tego modelu, czyli w każdej chwili mamy do czynienia z jakimś stanem tego procesu jazdy samochodem i ten stan się zmienia na skutek tego, że my podejmujemy, wykonujemy jakieś akcje z kierownicą i z pedałami. Czyli tak, sekwencyjny proces decyzyjny, stan, decyzja i tak dalej. Jakie są ogólne podejścia do tego, jakie są ogólne podejścia do tego, no, żeby zaprogramować jakiś taki, stworzyć jakiś taki program, które te decyzje wyznacza. Więc pierwsze podejście to jest planowanie. To się nazywa, jest na to takie mądre słowo, strategia deliberatywna. No jak się na przykład gra w szachy, to się planuje. Prawda? No ogólnie podejmujemy nasze decyzje życiowe, to też planujemy, bo wyobrażamy sobie ich konsekwencje. Prawda? Planowanie to w ogólności polega na tym, że się patrzy na scenariusze dalszych zdarzeń, no i wybiera się ten, który jest dla nas najbardziej korzystny i z niego wynika, co w takim razie mamy ze sobą zrobić. Alternatywą dla planowania jest działanie odruchowe. Czyli mamy, albo jesteśmy nauczeni, albo po prostu skądś wiemy, że jak sytuacja jest taka, to a taka, to w takim razie powinniśmy zrobić to, a to. Czyli wszędzie tam, gdzie rzeczy dzieją się szybko, to raczej w grę wchodzą odruchy. Czyli, no właśnie, to się z kolei nazywa to jest strategia reaktywna, no bo percepcja tego, co się dzieje i reakcja na to. No, ale tak możemy zrobić, kiedy zastosować jedną z tych strategii, wtedy, kiedy mamy takie źródło informacji, taką wyrocznię, która pozwala nam przewidywać to, co się będzie działo. No, nie jesteśmy w stanie planować wtedy, kiedy nie znamy konsekwencji swoich działań. No, co się dzieje, kiedy nie mamy takiej wyroczni? No, taka sytuacja nas interesuje, tak? Bo interesuje nas napisanie programu, który będzie sterował czymś, czym my nie potrafimy sterować. Nie wiemy, jak się w ogóle do tego zabrać. No to alternatywa jest taka, alternatywy są dwie. Jedna polega na tym, żeby wykonywać przypadkowe zupełnie akcje i uczyć się, jakie są konsekwencje tych akcji. No i jak nauczymy się konsekwencji tych akcji, to trochę tak jakby ktoś grał w grę, której reguł nie zna i przyglądał się temu, zrozumiał, na czym te reguły polegają i potem już działał tak, jakby te reguły znał. Alternatywa dla takiego podejścia jest, alternatywą jest nauczenie się działać metodą prób i błędów, czyli wyrobienie sobie, to należy to interpretować jako wyrobienie sobie dobrych odruchów właśnie metodą prób i błędów, czyli podejmuje różne działania i tylko rejestruje, czy w danej sytuacji to, jak ja zadziałałem, przyniosło potem dobre rezultaty, czy niedobre. Ja nie muszę, mogę się nauczyć takich odruchów, wcale nie rozumiejąc, jaki jest sens moich działań. No i jak uczymy się rozmaitych czynności ruchowych, to ma taki dokładnie sens, że wyrabiamy sobie odruchy, po prostu działając trochę chaotycznie, a wbudowany w nasz proces uczenia się sam
sam wyucza się takich odruchów, które są dobre. Czyli w rezultacie nikt nikomu nie wyjaśni, na czym to polega, żeby dobrze grać w ping-pong. Trzeba po prostu długo grać i się wtedy nauczy grać w ping-pong. No właśnie, takie uczenie się metodą prób i błędów to jest właśnie uczenie się ze wzmocnieniem, o którym teraz będę mówił. To taki jest tutaj diagram mądry. Diagram mądry mówi, że sceneria dla uczenia się ze wzmocnieniem jest taka, że mamy naszego decydenta, który swoimi decyzjami oddziałuje na jakiś system dynamiczny, znaczy na jakiś proces, który się dzieje, ale robi to na podstawie stanu, w każdej chwili na podstawie stanu tego procesu. Temu wszystkiemu przygląda się arbiter, który wyznacza, który przyznaje decydentowi nagrody. Nagrody są w tej opowieści niezbędne, bo coś musi wiedzieć, jakaś wyrocznia musi wiedzieć, czy to, co się dzieje, to jest dobre, czy niedobre. Ale na szczęście jest tak, że to jest taki element tej układanki, w którym nie ma uczenia się. Nie ma uczenia się, bo no, musi istnieć jakieś zewnętrzne kryterium określające, czy to, co się dzieje, jest dobre, czy niedobre. No to na ogół to jest proste, bo no, kryterium tego, czy dobrze gramy w ping-ponga, to jest to, czy zdobywamy punkty, czy nie, prawda? Kryterium tego, czy dobrze, na to, czy dobrze chodzimy, jest to, czy się nie przewracamy, czy sprawnie poruszamy się do przodu. No dobra, teraz na palcach sobie, na palcach, ptaszkach i gąskach popatrzmy, zmapujmy sobie te pojęcia na coś oczywistego. Czyli uczymy się na przykład wychodzić z labiryntu. Naszym stanem jest pozycja w labiryncie. Jest ich tyle tych stanów, ile jest kratek. A decyzją w każdej chwili jest iść w górę, w dół, w lewo albo w prawo. Tutaj mamy wyjście z labiryntu. Nagroda to jest minus jeden za każdą chwilę spędzoną w labiryncie. No i koniec. Przestajemy dostawać te nagrody wtedy, kiedy wychodzimy z labiryntu. Wobec tego, jeżeli my maksymalizujemy nagrody zdobyte w przyszłości, to maksymalizujemy sumę nagród zdobytych w przyszłości wtedy, kiedy jesteśmy jak najkrócej w labiryncie. Tak? No bo... Bo ta nagroda to jest taka ujemna, czyli kara, tak? Tak, właściwie tak. Tak, dokładnie. Tak, czyli przestajemy być karani za obecność w labiryncie. Więc zdobędziemy jak najwyższą sumaryczną nagrodę wtedy, kiedy w labiryncie będziemy jak najkrócej. No i to, czego musimy się nauczyć, czyli należy sobie to wyobrażać w taki sposób, że wrzuceni w ten labirynt, wrzucani wielokrotnie w ten labirynt i traktowani, powiedzmy, prądem, uczymy się tego, że uczymy się dostosowywać kierunek swojej wędrówki do tego, gdzie akurat jesteśmy. No i w ten sposób, gdziekolwiek jesteśmy, to po jakimś czasie wiemy, gdzie trzeba iść, żeby się z labiryntu wydostać. Inny przykład, wydaje się, że fajniejszy, to jest sztuczna inteligencja dla bota w grze typu first person shooter, tak? Czyli to, do czego ludzie strzelają, jak grają w gry komputerowe. No, to coś, do czego ludzie strzelają, czyli ci wrodzy, żołnierze kierowani sztuczną inteligencją, no musi z grubsza działać tak samo jak człowiek grający w grę, czyli musi rozumieć stan gry wokół siebie i musi podejmować decyzje, które z punktu widzenia tego bota mają największy sens. Prawda? Więc stanem bota, czy też tej sztucznej inteligencji, która nim kieruje, jest orientacja bota w świecie gry. No, ogólnie to informacja na temat tego, co się w danej chwili w grze dzieje. Decyzją jest to, co ten bot dalej robi. No a nagrody mu są wypłacane za to, że w ogóle przeżywa, za to, że tam zdobywa jakieś fanty, no i oczywiście za to, że czyni krzywdę ludzkiemu graczowi. No właśnie, mamy sobotę wieczór, ja pokazuję jakieś wzory,
będę się za to smażył w piekle, jak się domyślam. No ale spróbujmy przez to przebrnąć. Mianowicie, mamy politykę decyzyjną. Polityka decyzyjna to jest taki mechanizm, to jest jakiś mechanizm, który przypisuje decyzję stanowi. Czyli mówi, że jeżeli dzieje się coś takiego, na tym polega stan gry czy czegoś, to trzeba zrobić to. To jest tak, polityka to jest taki zestaw odruchów, tak? Dalej, mamy dyskonto. Dyskonto jest takim, to jest liczbą, która mówi jak, no jak długo trzeba patrzeć w przód, żeby podejmować sensowne decyzje. No to zaraz do tego wrócimy. Mamy stany i decyzje. No i tutaj gwóźdź programu. Mianowicie to jest taka funkcja, która stanowi, przypisuje wartość oczekiwaną sumy zdyskontowanych nagród, których ten decydent może oczekiwać wtedy, kiedy startuje ze stanu, który jest argumentem tej funkcji i stosuje politykę. I zastosuje daną politykę. Tak, czyli no jak już mam zestaw odruchów do grania w ping-ponga, to ta funkcja mi powie, to ta funkcja każdej mojej pozycji w czasie gry przyporządkuje oczekiwany wynik do tam powiedzmy do utraty punktu albo do zdobycia punktu. Tak, czyli przypuśćmy, że przyporządkuje mi coś w okolicach jedynki, jeżeli w tej sytuacji pewnie zdobędę punkt, a coś w okolicach minus jedynki, jeżeli począwszy od tej sytuacji będzie się toczyła taka wymiana piłek, że ja stracę punkt. Tak, czyli stanowi, przyporządkowuje sumę zdyskontowanych nagród zdobytych w przyszłości. No więc to dyskonto tutaj odgrywa taką rolę, że nie patrzymy na jakby jesteśmy bardziej zachłanni, jeśli chodzi o nagrody zdobywane w niebawem, a mniej nas interesują nagrody zdobywane w odległej przyszłości. I teraz celem uczenia się jest wyłonienie takiej polityki, czyli takiego zestawu odruchów przyporządkowujących decyzję stanowi, która maksymalizuje funkcję wartości, właśnie tą funkcję dla każdego stanu. Czyli co oznacza, że mój zestaw odruchów jest teraz taki, że dla każdej mojej pozycji przy stole ping-pongowym ja mogę oczekiwać, że wygram wymianę piłek. Ok? No dobra. No to już jest mój gwóźdź do trumny, ale to już jest, obiecuję, że to jest ostatnie. Że to jest najgorsze, co tutaj będzie widać. Wiecie, tutaj mieliśmy taką funkcję, że mieliśmy sumę zdyskontowanych nagród. Tutaj też mamy sumę zdyskontowanych nagród. Tylko że tutaj ta funkcja ma argument w postaci stanu, z którego startuje, rozpoczyna się to zbieranie nagród. I drugim argumentem tej funkcji jest pierwsza decyzja, która będzie wtedy podjęta. Tak, czyli to jest taka funkcja, która mi mówi, że jeżeli moje ciało grające w ping-ponga jest zorientowane w taki to a taki sposób i teraz moja akcja będzie polegała na tym, żeby tam nie wykonać topspin albo w każdym razie ruszyć się w jakiś tam sposób, to teraz tej parze, czyli moja pozycja i to, co ja bezpośrednio w tej chwili robię, przy założeniu, że potem będę postępował zgodnie z normalnym dla mnie zestawem odruchów, to na tej podstawie wiem, jaką dostanę sumę zdyskontowanych nagród. No, popatrzmy. Czyli tak,
To jest nasz labirynt. Tu mamy wyjście z labiryntu. To są właściwie strzałki i te strzałki pokazują, jaka jest moja strategia. Kratka to jest stan. Kratka to jest pozycja w labiryncie i stan. I strzałka pokazuje, co ja w danej kratce robię. No to widać, że ja nie wychodzę bardzo szybko, nie wychodzę bezpośrednio z labiryntu. Nie idę najprostszą drogą do wyjścia z labiryntu, tylko moja strategia jest taka, żeby iść jakoś tak naokoło. No powiedzmy, że jeszcze się nie nauczyłem dobrej strategii i na razie strategię mam taką. No i za każdą chwilę w labiryncie dostaję minus jedynkę. Skonto wynosi 1, czyli po prostu interesuje mnie suma zdobytych nagród, aż do wyjścia z labiryntu. No to tutaj w tej środkowej kratce jest suma zdobytych nagród, czyli wartość tej funkcji. Wartość tej funkcji dla każdego stanu. Tak? Jak jestem tutaj w tej kratce, to co się będzie działo dalej, to przeskoczę tutaj w lewo. Tutaj jest. Przeskoczę w lewo i potem jeszcze raz w lewo. No i już znajdę się, już wyjdę. W związku z tym zdobędę 2 minus jedyneczki. A jak jestem, przypuśćmy, tutaj, to zrobię tak. Jak startuję stąd, to zrobię tak. Pójdę tu. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Więc zdobędę 6 minus jedyneczek. Dlatego tutaj jest wpisana minus 6. Ok? Więc w tych kwadracikach są wartości tej funkcji. A ta funkcja przypisuje parze stan i pierwsza decyzja sumę nagród, która zostanie dalej zdobyta. Czyli na przykład jak jestem tutaj i idę i pierwsza moja decyzja jest taka, żeby iść w dół. To stanie się coś takiego. Raz, a potem już postępuję zgodnie z moją strategią, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. O, i dlatego tutaj jest minus 7. No i to na takiej zasadzie można wszędzie wszystko przeanalizować. No i tutaj pojawia się jaskółka nadziei. Mianowicie pojawia się sygnał, na jakiej podstawie miałoby się odbywać uczenie się. A mianowicie na takiej, że teraz ja, mając tą funkcję Q, się nazywa funkcja wartości decyzji, więc mając tą funkcję Q, mogę sobie popatrzeć w każdym stanie, która decyzja daje mi największą sumę nagród. No i ta decyzja jest tutaj zaznaczona na żółto. Tak? Czyli tak, jak jestem w tym stanie, idę w dół, mogę się spodziewać minus 7. No to słabo. Idę w prawo, spodziewam się minus 5. W lewo minus 6. Ale jak idę w górę, spodziewam się minus 3. Więc z tego wynika dla mnie, że rozsądniejszą, tak, na teraz to rozsądniejszą dla mnie opcją w tym stanie jest iść do góry, mimo że moja pierwotna strategia jest taka, żeby iść w prawo. Tak, czyli przez to, że ja się nauczyłem, jakie są konsekwencje moich pierwszych decyzji, przy założeniu, że potem postępuję zgodnie z pewną polityką decyzyjną, to mogę tą swoją politykę decyzyjną poprawić. Po prostu wybierając w każdej chwili najlepszą pierwszą decyzję. No i jak teraz zamienimy te spostrzeżenia na politykę decyzyjną, czyli po prostu pokażemy, w którą stronę jest żółty kwadracik, no to okazuje się, że polityka decyzyjna wygląda tak. No więc jest lepsza, tak? Bo zamiast iść naokoło idziemy prostą drogą do wyjścia. No i do tego się mniej więcej sprowadza, ale co tu jest, może tak, zastanówmy się, spójrzmy na to teraz z pewnej perspektywy. Po co to właściwie jest? Otóż to jest po to, proszę Państwa, że
wszystko co robimy jest początkiem tego, co się będzie działo. Ok? Wobec tego, czyli każda chwila jest początkiem reszty czasu. I wobec tego w każdej chwili powinniśmy postępować jak najlepiej, po to, żeby to nasze postępowanie składało się na osiąganie przez nas celu, czy no tam w tym przypadku dostawanie nagród. Tak? Czyli jak ja trzymam tą paletkę w ręku, żeby uderzyć piłkę, muszę się najpierw ją powiedzmy zamierzyć, tak? Wobec tego jakby nie idę prostą drogą paletką do piłeczki, tylko wykonuję jakieś czynności, które mnie do tego przygotowują, tak? Czyli mój stan za każdym razem zmienia się na taki, żeby oczekiwanie tego, co się będzie działo dalej, było jak najkorzystniejsze. No nie jestem pewien, czy to... Nie jestem pewien, czy oddałem tą światłą myśl, którą zamierzałem oddać. No ale... No na tym labiryncie wydaje się to dużo bardziej namacalne, dlatego że tutaj jest tak, że w każdej chwili musimy podjąć jakąś decyzję, która nas przybliża do wyjścia, tak? Ona nas bezpośrednio nie prowadzi do wyjścia, tylko ona nas do tego wyjścia przybliży. No i takim łącznikiem między naszą bezpośrednio podjętą decyzją, a tym, co się będzie działo przez całą przyszłość, jest ta właśnie, no jest jedna z tych funkcji, bo ona mówi jakie będą globalne konsekwencje naszych działań w przyszłości. Tak? Więc my musimy się nauczyć tych globalnych konsekwencji, tak żeby podejmować takie decyzje, które nas doprowadzają do następnego momentu, w którym już obserwujemy, w którym rozważamy te globalne konsekwencje naszych dalszych decyzji. Dobra. Więc no, popatrzmy na algorytm, no, popatrzmy, rzućmy okiem, jak to jak w takim razie działa uczenie się ze wzmocnieniem ubrane no, w postać algorytmu. Ten algorytm jest bardzo prosty. To jest taka pętla, która aktualizuje tą naszą funkcję Q. Mianowicie w punkcie pierwszym losujemy decyzję na podstawie no, bieżącego stanu. W drugim punkcie wykonujemy tą decyzję i rejestrujemy jej konsekwencje w postaci stanu, do którego trafiamy w następnej chwili. No i nagrody. Jak w międzyczasie zdobywamy jakąś nagrodę, no to ją rejestrujemy. I tutaj jest ten moment uczenia się. Uczenie się polega na tym, że to nasze QXU to jest oczekiwana wypłata, to jest wypłata, której oczekujemy, jak w stanie X wykonujemy decyzję U. I teraz poprawiamy tą naszą oczekiwaną wypłatę w ten sposób, że bierzemy nagrodę, którą faktycznie zdobyliśmy i bierzemy maksymalną nagrodę, którą możemy, no, maksymalną wypłatę, którą możemy zdobyć począwszy od następnego stanu, a maksymalizujemy ją przez różne decyzje, które można podjąć w tym następnym stanie, to przemnażamy przez dyskonto, no i sumujemy. Tak, czyli poprawiamy nasze oczekiwanie co do tego, co też można zdobyć w danym stanie, wykonując daną decyzję, po prostu stwierdzając, jaka była bezpośrednia nagroda i co będziemy dostawać i czego oczekujemy później. No i wracamy do punktu pierwszego, czyli ta nasza wędrówka po przestrzeni stanów jest kontynuowana. Co robić, żeby się... Co powinien ten algorytm robić, żeby rzeczywiście efektywnie się uczyć? Co wydaje się dosyć ciekawe, bo wydaje się, że jest potwierdzeniem naszego własnego doświadczenia. Mianowicie
ten algorytm musi dokonywać eksploracji, co polega na wykonywaniu losowych decyzji. Czyli on nie może robić tak, że na przykład uważa jakąś decyzję w jakimś stanie za najlepszą i wykonuje tylko ją. Jak będzie tak robił, to się nie nauczy. Jak się robi, co wydaje się zbieżne z naszym doświadczeniem, które jest takie, że jak ktoś cały czas robi to samo, to nie nauczy się robić tego dobrze. Prawda? Więc musi spróbować robić jakoś inaczej. No, próbować robić rzeczy jakoś inaczej i wtedy dopiero ma szansę, wyłonić ten, zorientować się, że ten wzorzec postępowania jest najlepszy, lepszy niż inny. Musi mieć porównanie. Ponadto algorytm powinien eksploatować, czyli właściwie na ogół wybierać jednak decyzje uważane za najlepsze. Tak, czyli no nie możemy sobie pozwolić na ciągłą eksplorację, ciągłe wybieranie przypadkowych decyzji, bo wtedy nasze życie stanie się chaosem. Natomiast jak wyobrażamy sobie jakąś konkretną czynność, której się uczymy, to polega na tym, że przez większość czasu powinniśmy próbować wykonywać ją w taki sposób, jaki wydaje się nam, że jest dobry, natomiast no, okazjonalnie wprowadzać jakąś czy to innowację, czy właściwie decyzję, która ma charakter testowy. No bo no, o co tutaj chodzi? Wyobraźmy sobie, że uczymy się chodzić po linie. Prawda? No to prochodzenie po linie jest najbardziej problematyczne na środku tej liny, dlatego że wtedy amplituda drgania jest największa. No więc żeby nauczyć się chodzić po linie na jej środku, to najpierw trzeba dojść do tego środka. Jeżeli my cały czas będziemy wykonywać na tej linie przypadkowe ruchy, to nigdy nie dojdziemy to zawsze będziemy spadać, więc nigdy nie dojdziemy do środka i się nie nauczymy, jak tam należy postępować. Więc trzeba generalnie postępować w sposób, który wydaje się dobry, no a okazjonalnie wykonywać, no powiedzmy, coś w rodzaju decyzji próbnej. Więc żeby algorytm nam działał, powinien na początku eksplorować, potem coraz bardziej eksploatować, czyli na początku zachowywać się jak najbardziej chaotycznie, a potem coraz bardziej zachowywać się tak, jak on sam uważa, że jest właściwy. Przy czym, i to jest bardzo ciekawe, wydaje się bardzo ciekawe, że on nigdy nie powinien ustawać w eksploracji, w tym sensie, że nigdy nie powinien przestać wykonywać akcji, które są losowe. Okej. No to tyle na temat mechaniki uczenia się. A teraz parę słów o tym, co się ostatnio wydarzyło, no co wydaje się, że rzeczywiście jest dosyć istotne. Mianowicie, do 2015 roku, programy komputerowe ograły już arcymistrzów wszystkich dwuosobowych gier deterministycznych z wyjątkiem Go. A ludzcy mistrzowie byli wciąż do tego 2015 roku niepokonani. No, parę słów na temat tego, o co chodzi w Go. Tam mamy planszę 19x19. Nienaprzemiennie przeciwnicy kładą na tej planszy swoje kamienie. To znaczy jeden kładzie białe, a drugi czarny. No i celem jest osiągnięcie takiej strategicznej przewagi polegającej na tam otoczeniu pionków przeciwnika. No to tak naprawdę nie jest istotne, o co tam dokładnie chodzi. Istotne jest to, że w każdej chwili jest do wykonania, znaczy można wykonać tyle ruchów, ile jest jeszcze pustych pól na planszy. Więc na samym początku ta plansza na samym początku na tej planszy jest około 400 pozycji
do wyboru, tak? Czyli rozważamy wszystkie scenariusze gry, które składają się z powiedzmy 10 posunięć, no to mamy około 200, przepraszam, około 400 moich posunięć, razy około 400 posunięć przeciwnika, razy około 400 potem znowu moich posunięć, razy około 400 posunięć przeciwnika i tak 10 razy, czyli około 400 do 10. Prawda? I tutaj napisałem, powinno być do 400. Scenariusze gry rozwidlają się do 400 razy na posunięcie, co oznacza, że jak komputer miałby przeanalizować wszystkie scenariusze, wszystkie dosyć długie scenariusze gry, począwszy od bieżącego stanu, to no to nie byłby w stanie tego zrobić, po prostu potrzebowałby na to zbyt dużo czasu. No i dlatego komputery nie radziły sobie z Go. W przypadku ten sam współczynnik rozwidlania się scenariuszy gry w przypadku szachów wynosi 25, więc tam więc łatwiej jest napisać taki program, który dobrze gra w szachy. W każdym razie gra w szachy na takiej zasadzie, że analizuje wszystkie możliwe scenariusze, wszystkie możliwe długie scenariusze dalszej gry. No i właśnie, teraz co się zdarzyło ciekawego? Mianowicie do tego wspomnianego 2015 programy były bardzo marne. Profesjonaliści w Go w ogóle nie chcieli z nimi grać. Aż tu w listopadzie 2015 roku program napisany przez DeepMind. DeepMind to jest taka brytyjska firma kupiona przez Google'a. I DeepMind napisał AlphaGo. I AlphaGo ograł zawodowego gracza koreańskiego. A niedługo później, bo w marcu 2016 ten sam, nie ten sam, tylko tam oczywiście zupgrade'owany program pokonał arcymistrza. W Go nie ma czegoś takiego jak mistrz świata, tak jak w szachach, tylko tam no arcymistrzowie oczywiście grają ze sobą, ale nie w taki sposób, żeby cyklicznie wyłaniać najlepszego z nich. No są oczywiście pewne oszacowania dotyczące tego, który tam jest najlepszy. No i ten, który w owym czasie przegrał z AlphaGo, no jest uważanym za takiego, który należy do pierwszej piątki. No dobrze, więc parę słów na temat tego, jak AlphaGo działa. AlphaGo działa na takiej zasadzie, że patrzy na planszę i wybiera taki pęk scenariuszy dalszej gry, czyli jakby rozważa, co się będzie działo, analizując kilka scenariuszy dalszej gry. Przy czym nie są analizowane scenariusze no, durne, tak? czyli takie, które sam ten program ocenia jako nie, takie, które nie mogą się wydarzyć. Nie mogą się wydarzyć takie scenariusze, w których jeden z przeciwników wykonuje bezsensowne posunięcie. No ale no skądś ten program nieszczęsny musi wiedzieć, jakie to jest posunięcie, jakie to jest bezsensowne posunięcie. No więc w tym programie jest taka sieć neuronowa, która wie, że pewne pozycje są fatalne. To znaczy, jak gracz znajdzie się w takiej pozycji, no to to na pewno przegra. I co ciekawe, architektura tej sieci neuronowej jest mniej więcej taka, jak architektura sieci neuronowej służącej do rozpoznawania twarzy. Czyli właściwie nie tyle do rozpoznawania obrazu, przepraszam. Czyli ta sieć neuronowa tak jakby patrzy na planszę, tak jakby to był obraz. I w ten sposób, patrząc na planszę, stwierdza, że okej, no to tutaj wygrywam, albo okej, tu przegrywam. Tylko, właśnie, tylko że ta sieć neuronowa
musiała się w jakiś sposób tego nauczyć. I ta sieć neuronowa nauczyła się tego w ten sposób, że program grał sam ze sobą i rozegrał miliony pojedynków. Miliony pojedynków, te dwie wersje tego programu grające ze sobą zachowywały się, czy wybierały posunięcia na dokładnie takiej samej zasadzie, jak potem w docelowej grze. Przy czym sieć neuronowa uczyła się przez uczyła się ze wzmocnieniem, tak? Mniej więcej korzystając z tego mechanizmu, który opisałem jako algorytm Q-learning. No i metoda uczenia się ze wzmocnieniem, ta sieć neuronowa nauczyła się, tak, bo tam mamy taki efekt, że mamy stan gry, po czym następuje posunięcie i następny stan gry. Więc możemy zobaczyć, co się wydarzyło w międzyczasie i posłużyć się oceną stanu gry po posunięciu. Po to, żeby nauczyć się szacować stan gry przed posunięciem. W taki sposób się z grubsza ta sieć neuronowa uczyła. No i uczyła się jedynki dla... przypisywać jedynkę takim pozycjom na planszy, która jest dla nas wygrywająca i minus jedynkę takim pozycjom na planszy, która jest dla nas przegrywająca. No dobrze, no na zakończenie parę słów na temat perspektyw. Zacząłem od tego, że nie ma takich robotów, które biorą łopatę do swoich, no nie wiem, raczej nie rąk, manipulatorów i nie kopią dziur w ziemi. No ale faktem jest, że uczących się robotów, które by to robiły, też nie ma. Bo jest tak, że żeby sterować skomplikowanym procesem, trzeba dosyć dobrze rozumieć tą rzeczywistość, która w ramach której się ten proces odbywa. Więc to nie jest tak, że tego wszystkiego da się nauczyć na zasadzie uczenia się od ruchów. Czy człowiek uczy się kopać dziurę w ziemi, mając dosyć dobre wyobrażenie, co ta ziemia może zawierać i ewentualnie co z tym zrobić, jak w tej ziemi się znajdzie coś dziwnego, albo coś, ten grunt jest, ma jakąś tam, każdy człowiek jest w stanie dopasować swoje działania do struktury gruntu, w którym kopie. Mamy takie możliwości jak rozwiązywanie problemów, które się pojawiają wtedy, kiedy coś robimy. Mamy takie możliwości jak planowanie. No i dopiero wierzchołkiem góry lodowej są wyuczone odruchy. Te wyuczone odruchy to działają wtedy, kiedy już nauczymy się, już mamy doświadczenie polegające na tym, że kolejne problemy były rozwiązywane i kolejne procesy planowania doszły do swojego skutku. Więc summa summarum, okazuje się, że uczenie się ze wzmocnieniem nie jest remedium na to, żeby tworzyć programy, które będą się uczyć robić to, co mają robić, zamiast być pisane przez nas. No ale na pewno jest to taki mechanizm, który jest niezbędny do tego, żeby takie programy pisać, mimo że one powinny mieć także rozmaite inne predyspozycje. Dziękuję bardzo. Czy ktoś czuje się na siłach zadać jakieś pytanie? Janusz. Tak, więc to jest bardzo ciekawe, tylko nie wiem, ja się zastanawiam, czy może w ogóle możemy nazwać to w pewnym sensie inteligencją, bo ten algorytm, o którym Pan mówił, w pewnym sensie występują bardzo często u różnych stworzeń, które dokładnie w ten sam sposób badają na przykład otoczenie. Nie mają ten sam, powiedzmy, nazwijmy to, zestaw nagród i jest to w pewnym sensie, no, nie pamiętam dokładnie gatunków, ale różnorakie grzyby, na przykład jak penetrują
glebę, mają właśnie, wypuszczają strzępki, postępują dokładnie trochę tak, jakby szukały wyjścia z labiryntu na przykład. To również dotyczy pojedynczych bakterii, jak one badają swoje własne najbliższe środowisko. Więc w pewnym sensie to jest tworzenie algorytmu, który mógłby nam umożliwić, jest bardziej nie tyle pytanie, co raczej komentarz z mojej strony, może raczej takie tworzenie algorytmów w celu stworzenia prostszych organizmów żywych, które mamy na planecie, a nie tyle nas, a nie tyle jakiegoś androida, który by mógł tak naprawdę kopać łopatą, tak jak my. Ja bym tak powiedział. Nie wiem, czy ja w ogóle dobrze myślę czy to jest dobry komentarz w ogóle, to też jest inna sprawa. Z pewnością jest to dobry komentarz, natomiast wydaje mi się, żeby to było tak, że inteligentne zachowanie przejawiają tylko ludzie. To w zasadzie jest kwestia definicji inteligencji, no, że nie wiem, tak, pies robi właśnie, coś sprytnego, właśnie. To też nazwiemy to w ten sposób, że on się zachował inteligentnie. Pewne zachowania niektórych organizmów mogą nam się z perspektywy naszej wydawać inteligentne, podczas kiedy są całkowicie zautomatyzowane. To jest jeszcze inna rzecz. Ja chyba z kolei pokusiłbym się o komentarz, że chyba ja bym nie stwierdził, że to grzyby przejawiają inteligentne zachowanie. No bo grzyby wykorzystują to, że mają dostatecznie wiele, jak rozumiem, nie wiem, komórek, żeby tak naiwnie wyeksplorować to najbliższe otoczenie. Ale na przykład grzyby nie chodzą w to samo miejsce, w którym już były. No dobrze, ale tutaj mamy zjawisko takie, gdzie... Grzybnią, tak. Nie to, że grzyby chodzą. Tutaj mamy zjawisko tego rodzaju, że ta gra ma jakby nieskończoną potencjalnie, jeżeli nie nieskończoną, to bardzo dużą złożoność, to tak eksponencjalnie wzrastająca. To jest coś, czego nie da się przezwyciężyć samą taką naiwną metodą, sprawdźmy każdą możliwość. Nawet jeżeli grzyb omija miejsce, które już raz jakoś tam zamaskowało. Tej, mi się wydaje, że w tym porównaniu to tak, sposób działania grzybów to już by była nauczona maszyna. A to, o czym my tu mówimy, to jest sposób uczenia się tej maszyny, czyli ewolucja. Może to jest zabawne. Tak? Dobrze? Czy źle? Wydaje mi się, że tak. Raczej określiłbym to w taki sposób, że w tym przypadku grzyb czy grzybnia przejawia zachowanie, które jest złożone, natomiast ono nie jest ani wyuczone, ani jego celem nie jest uczenie się. Po prostu złożone zachowanie. No, to możemy, w zależności od tego, jak lubimy używać tego słowa, nazwać je inteligentnym albo nie. Niekiedy nazywa się inteligentnym zachowanie, które jest złożone i w pewnym sensie zaskakujące. Patrzymy na coś, co jest bardzo dziwne, a w końcu odkrywamy, po co właściwie się to dzieje, to jesteśmy skłonni nazywać to czymś inteligentnym. Ale to niekoniecznie musi tak być. To w przyrodzie wydaje mi się, że jest ogromnie dużo takich właśnie działań, które są bardzo złożone, bardzo skomplikowane, no ale po prostu są kierowane sztywnym programem biologicznym. Jak rozumiem, ten komentarz troszeczkę znaczył tyle, że to ewolucja postępuje zgodnie z tym mechanizmem uczenia się przez wzrostnie. No tak. Ale to chciałem prosić o doprecyzowanie, bo padło konkretne pytanie, czy dobrze, czy źle? Bo wtedy jest nagroda albo jeden, albo minus jeden. I wtedy można działać. A nie tak, że arbiter mówi, że w sumie to. No, pytanie. No w ewolucji to akurat łatwo jest określić złą nagrodę, tak? Potomstwo jest to łatwo nagrodę. Tak. Pytanie, nie trzeba inteligencji, żeby je zadać. Nie wiem, żeby zadał takie pytanie. Jak się rysuje przyszłość tej dziedziny? To ciekawe. Ja rozumiałem się to nagrodę, ale zrobię jeszcze raz, bo może usłyszeć coś nowego. No myślę, że w różowych barwach. No to jest zbyt prosta odpowiedź. Czy jest jeszcze jakaś gra, którą można byłoby wygrać tą maszyną? Kopanie rowu. Kopanie.
powoli pokonamy. Myślę, że przeszłością tej dziedziny jest mozolne obmyślanie mechanizmów przez, myślę, dziesiątki albo i setki lat. Zanim ona rzeczywiście stworzy coś, co będzie inteligencją zbliżone do człowieka. A to w takim razie rozwój takiej stosowanej w cudzysłowie sztucznej inteligencji, jaką mamy w telefonach komórkowych, w jaką stronę może pójść? Na pewno bardzo rychło będziemy mieli takie samochody, które same jeżdżą. Będziemy sobie rozmawiać z naszymi telefonami komórkowymi. No może nie o filozofii, ale będziemy im dawać wytyczne dotyczące dosyć ogólnej, no szerokiego, powiedzmy, skrawka świata, z którym mamy do czynienia. Czyli w rodzaju zadzwoń do restauracji takiej to a takiej i zobacz, czy są wolne stoliki. Jeżeli nie mamy jakiegoś pytania, które koniecznie chcemy zadać, to bardzo dziękuję naszemu gościowi. Ponieważ nasz czas nieubłaganie dobiega końca, to tak, do 23:00 no już ostatnia osoba musi wyjść i zgasić światło, tą osobą będę ja. Do tego czasu no, zapraszam jeszcze do tego, żeby no, korzystać z tego, że tutaj jesteśmy, jest z kim zamienić jedno słowo albo dwa. Dla chętnych, ja ponieważ zaproponowałem temat sztucznej inteligencji, to też sam byłem żywo zainteresowany i w szczególności znalazłem przykład tego, jak to czasem nie udaje się tej sztucznej inteligencji nauczyć, bo wpada w różnego rodzaju pułapki. To może odważę się i tutaj zaprezentuję właśnie dwa albo trzy takie przypadki, kiedy coś się udało. No bo co się może nie udać? No może na przykład być tak, że ten mechanizm nagrody i kary, no owszem, zostanie jakoś zastosowany, ale okaże się na swój sposób felerny. No i tutaj mamy przykład, ten jest najbardziej przemawiający do wyobraźni. Co się stało? To jest taki model... Ojej, przepraszam, jak to jest, że... Nie zrublowałeś ekranu. Zaraz. To nawet dobrze, bo dzięki temu jeszcze nie wiecie co. Więc ja to odświeżam i próbuję zrublować ekran. Jak chcesz zrublować, to pewnie ekran... 10. A mnie już przeciągnąć, bo przeciągnąć na drugiego. Przesuwasz na prawo, lewo, to dobra. Po której stronie jest? O, jest. O, po tej. Plus jeden. Plus jeden. Dobra, co to jest? To jest sztuczny gepard, którego próbowano nauczyć biegania. No i z gepardem jest tak, że... No trochę taki pokraczny, ale jednak biegać potrafi. No jest jakaś plansza, widać, że nie udaje mu się tak z gracją biegać, jak to widzimy na filmach przyrodniczych. Ale wiem, o co chodzi, udało się, szybko biegnie. W jaki sposób w ogóle tutaj uczono? No tak jak Paweł opowiadał, ze wzmocnieniem, była jakaś nagroda. Co było nagrodą? Mięso. Mogło być mięso, ale tutaj nagrodą było coś prostszego. Im szybciej się poruszasz, tym wyższa nagroda. Czyli zachęta do tego, żeby, ale ja, żeby gepard poruszał się do przodu i w dodatku im szybciej, tym lepiej. No dobra. Raz się udało, ale czy musi się udać zawsze? I to jest jeden z możliwych sposobów, na jakie udać się no nie musi. Co się stało? Zobaczył, że przewrócenie się na plecy pozwoliło mu się poruszać jakąś nieznaczną wprawdzie, ale prędkością, a następnie wzmocnił to i w ten sposób dzielnie porusza się do przodu. No, to jest tylko jeden z wielu sposobów, na jakie uczenie się tego zmienia się nie udać. To, to mogę coś zademonstrować, że skoro sam trafiłeś na geparda, tutaj muszę się Państwu pochwalić. Przepraszam, ja nie potrafiłem tego zdobyć, więc... Muszę się Państwu pochwalić, że chłopaki z DeepMinda to geparda wzięli ode mnie, naprawdę.
wiem, że brzmi to kuriozalnie. Ale akurat no to, tam różni ludzie sobie takie benchmarkowe problemy wymyślali dla swoich algorytmów. No i akurat pół Gepard to pochodzi z mojego artykułu tam z 2009 roku. Moja grafika była trochę prymitywniejsza, ale za to efekty uczenia się były lepsze. Ale wbrew pozorom tu lepiej nie widać. Bo tam to było takie 3D w ogóle, ale tutaj widać. To i to było właśnie, bo ten wygląda tak jak to naprawdę na tych filmach się dzieje. To przypadek, że czasami krzyżują te no, nie, bo już świetnie wygina. No cóż, no uczenie się, rzeczywiście on był nagradzany za jak najszybsze po prostu poruszanie się do przodu. Wobec tego on zoptymalizował to swoje działanie właśnie pod tym kątem. No więc nic dziwnego, że wyszło mniej więcej tak, jak bieg czworonogi. No jakieś tam ograniczenia zakres ruchu. Zakres ruchu tych swoich zmowy. I tak to wieczorek pozwala zamazić rzeczy, jak a czy głowa miała masę? Tak, głowa miała masę, jak najbardziej. Wszystkie te szare kuleczki miały masę. I to zróżnicowano, to znaczy najwięcej masy miał w barkach i w biodrach. W ogóle jest tak, że takie zwierzę powinno być zbudowane w taki sposób, żeby od 10 do 20% masy, jedynie od 10 do 20% masy mieć w nogach. A za to większość masy w tułowiu. Jak ma więcej w nogach, to traci energię na samo przemieszczanie nóg. A w ogóle z tym przewróconym gepardem na grzbiecie, to jest tak, że on był po prostu za mało, ten algorytm, który się uczył, był za mało eksplorujący, a za bardzo używający. Nie, to jest tak, że zawsze się testuje. Nie zawsze. No, rozumiem, że w pewnym momencie jest tak, że nigdy nie można przestać eksplorować, tak? To był jeden z tych. Ale... To owszem, ale tutaj chodziło o coś innego, mianowicie jest taki efekt jak lokalne maksimum. I ono w tym przypadku polegało na tym, że on się nauczył tego, że jak się wywrócił na głowę i tutaj biodra i jednak poruszał się do przodu, to po prostu optymalizował taki sposób poruszania się do przodu. Był w tym mistrzem. No tak, ale nie przyszło mu do głowy, tak? Znaczy do głowy. Nie wziął pod uwagę ten algorytm tego, że nie musi się przewracać na plecy, tak? Być może nie miało prawa mu to przyjść do głowy. On co najwyżej nieco małymi zmianami modyfikując swoją strategię działania, mógłby przekształcić tą w właśnie taką polegającą na poruszaniu się na dwóch łapach. Tak, ale to on jakby nie ma prostego przejścia małymi odcinkami, takimi, które powodują, że efekt jest coraz lepszy między tą strategią, a tą dobrą strategią. On próbuje w sposób ciągły przekształcać tę swoją strategię. Aha, okej. Czyli na początku tak, po prostu ruchu on nie wie nic, tak? Tak, musi tak. Się chodzić nawet, tak? Pewna historia wyboru blokuje się w pewnym konkretnym... No tak. To jest tak jak w ewolucji. Nie można w pewnym momencie, jak się raz wybierze jedno rozwiązanie, to nie można nagle wrócić i wybrać lepszego, nawet jeżeli jakieś... Dlatego, że po drodze są rozwiązania gorsze. Tak. I wobec tego, a nie ma takiej możliwości, żeby się cofnąć. Zresztą to by było wbrew. Obrócenie się do góry nogami, to na początku było korzystniejsze być może niż stawianie małych kroczków. Nie rozumiem. Ja myślałem, że ten algorytm najpierw się uczy, a potem już prezentuje gotowy wynik nauczony. Tak? Że elementem uczenia jest strategia, a nie każdy ruch ze sobą. Nie musicie rozumieć, czego ja nie rozumiałem. Teraz zrozumiałem. Chyba twoja
uwaga, Radek, ta kurwa bordowa, to znaczy, że ten, to jest problem, który z tym chętnie tak jak będę się styka, że on musi wyjść z tego lokalnego minimi, tak? Że, no i że, no lokalnego maksimum, tak? No jakieś takie bardziej globalne maksimum. No i po prostu, jeżeli on za mało eksploruje, no to wtedy za mało zasobów wychodzi. No bo za mało minimum nie, nie, nie. Eksploracja nie służy wychodzeniu z lokalnego maksimum w tym przypadku. Eksploracja służy temu, żeby w ogóle ten proces uczenia się posuwał się do przodu. Na ogół te procesy uczenia się są tak skonstruowane, że jak już trafią do lokalnego maksimum, to nie ma z niego wyjścia. Dlatego, że proces uczenia się jest, musi powodować poprawę albo się zatrzymywać. To są chyba wymagania wobec tego procesu, którym nie sprostamy tego wieczoru. Nie chciałbym, żeby to zostało odebrane jako całkowity zakaz dyskusji, ale chciałbym, żebyście już jakby poczuli, że to jest moment, kiedy zaczyna się część kuluarowa, która nie będzie miała końca.